w nowym vlogu. Kiedy zawiesię Oliwkę do szkoły, jak Oliwia się czuła dzisiaj? Dobrze nawet. Ja też nawet dobrze. Trochę mi jest zimno, bo nie założyłam podkoszulki. Nie mogłam znaleźć w ogóle podkoszulki i jakby zostawiłam ten temat i w końcu wyszłam bez. No nieźle. No nieźle, wiem. Ale będę pracować dzisiaj raczej w ciepłym miejscu, więc... No więc, moi kochani, nie założyłam dzisiaj ortezy. Przez ostatnie dwie noce nie zakładam jej na noc, bo moja noga naprawdę dobrze się już zgina. Ja cały czas ją trochę ćwiczę. Tak jak mi jakiś czas temu kazał lekarz. Więc... No, zapomniałam jej założyć i trochę mnie to stresuje, ale z drugiej strony jakby nie do końca wiem, czy powinnam się stresować, no bo teraz jakby nie jestem pod taką stałą opieką lekarza, że mam wszystko dokładnie wypisane, dlatego że nie do końca wiadomo właśnie, co tam się wydarzyło w tej nodze, a będzie to wiadomo dopiero jak uzyskam odpis od rezonansu magnetycznego, który miałam parę dni temu, więc to jest taki complicated, no ale dziwnie się czuję, wiecie, jadę samochodem i w połowie drogi mówię, o Boże, nie mam ortezy, jak dziwnie. Mam oczywiście kulę, bo bez kuli to bym w ogóle nawet nie wyszła z domu, bo jednak chodzenie bez kuli jest bardzo bolesne, więc chociaż tyle. No i przyjechałyśmy z Oliwią trochę za szybko, więc siedzimy w samochodzie. Ja akurat sobie zrobię dwa opisy, których potrzebuję w sumie dość pilnie. No i potem ona pójdzie do szkoły, a ja jadę do kawiarni. Pokażę wam super miejsce do pracy w Gdańsku, w Wrzeszczu, które znalazła moja asystentka. Ja tam będę pierwszy raz, ale widziałam w internecie i wygląda to naprawdę zacnie. Strasznie się jaram. Wspaniale sobie poradziłaś, dziękuję. Nie, jest transakcja wrzucona. Dlaczego? Bo jest tylko kartą. Żartujesz? Nie, nie żartuję. Ma na monety i jest albo kartą, albo blikiem. Opcja. Ale dziwne. Może się zepsuło. Może nie dostaniemy mandatu przez 20 minut. Ja ogólnie zawsze płacę za parkingi. I to jest przykre, jak na przykład się spóźnię parę razy, wiecie, tam o 2 minuty, 5 minut, 15. I potem dostaję mandat pocztą. I nawet nie dostaję właśnie tego bileciku, że masz mandat, nie? Do zapłacenia. Za zeszły rok miałam takie 3 akcje. Strasznie mnie to wnerwiło, ale chyba wam już o tym mówiłam. No dobra, robię opisiki. Fikimiki. Gdańsk, ulica Grunwaldzka, raczej Aleja Grunwaldzka. No i tutaj, słuchajcie, przez wiele lat funkcjonowała restauracja chińska. Nie wiem, czy pamiętacie Alicję z Big Brothera, ale jej partner tutaj był szefem. Jakby właścicielem, po prostu nie wiem, czy mi to tak utknęło w pamięć na te milion lat, które minęły od Big Brothera, którego nawet specjalnie nie oglądałam, ale wiecie. No i tu mamy tą kolonię, tak zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. I mam nadzieję, że kawa będzie duża i pyszna, bo jest lodowata. Zobaczcie, jak pięknie tu jest, przestronnie. Mogę panią też nagrywać? I pani też piękna. Co za miejsce, w ogóle kojące dusze. Oh my god. Pięknie tu jest. One tak trochę odlatują, to się nie przejmuj. A tutaj zajebisty, duży stół do pracy z drukareczką. Zaraz się dowiemy, jak to działa. Spójrzmy na te witraże. I aniołki z siusiakami. Miałam takie aniołki, słuchajcie, na szukaterii w domu rodzinnym. Bo się chowałam w starej kamienicy we Wrzeszczu, więc no tutaj jestem bardzo szczęśliwa, bo te moje okolice. Good job, Alicja. W dobre miejsce mnie zabrałaś. Dzisiaj Olga mi pożyczyła swój rozświetlacz z Eveline. Nie wiem, jak on się nazywa, bo miał jakby oderwaną górę od tego opakowania i tylko podejrzewam na dole, że był kolor champagne. Więc może ktoś z was mi napisze, co to za produkt, może go znacie, ale tak pięknego, zimnego efektu drobin nie widziałam już dawno, aczkolwiek ostatnio wam polecałam produkty Bels Biedry. Ja w ogóle nie jestem taka bardzo biedronkowa, znaczy nie byłam, bo nie miałam blisko domu Biedry, a teraz mam i taką fajną, nowoczesną, więc no wiecie, powoli obczajam te wszystkie produkty, które pewnie dla większości z was to jest norma. No ale wiecie, no jak chodzisz, to nie znasz. I
była promka, że drugi kosmetyk Belle kupujesz 50% taniej, a te kosmetyki i tak jakby wyjściowo mają mega niskie ceny. I kupiłam taki przepiękny rozświetlacz właśnie zimny, aczkolwiek on, kurde, nie jest taki ładny właśnie jak ten z Eveline'a. Więc jestem ciekawa, jak on wygląda. A w ogóle was teraz zagaduję, bo mam do zrobienia rzecz, której mi się cholernie nie chce. Cholernie mi się nie chce. A wiem, co chciałam powiedzieć. Czy wy też tak macie, że jak czekam na was zrobienie coś, czego mega nie lubicie, to robicie wszystkie możliwe inne rzeczy, byleby tego nie zaczynać? Czy w ogóle taka strategia to jest karmienie swojej prokrastynacji? Totalnie, trzeba być, jak nie wiecie co znaczy, to wam powiem co znaczy. To znaczy odwlekanie robienia różnych rzeczy w czasie. Masz coś takiego, czy raczej jesteś sprawcza i szybko działasz? Nie, raczej czasem odwleka. Czasem odwleka? No, ale chyba jak każdy. Chyba każdy ma jakieś takie pojedyncze rzeczy, nie? Myślę. Najgorsze jest to, jak ktoś robi tak ze wszystkim. Ale ogólnie właśnie ja mam tak z tymi rzeczami, które po pierwsze za nim nie przepadam, a po drugie, które na mojej liście priorytetów są nisko. I na przykład one już są przełożone z wczoraj na dzisiaj. I to jest właśnie taka rzecz. Kawa to jest przepyszna. W ogóle jestem zachwycona tym miejscem. Jestem zachwycona. To jest taka fajna przestrzeń do pracy. To miejsce jest tutaj od dawna i mi się wydaje, że w ogóle jest wypromowane. Więc teraz ja bezinteresownie je promuję właśnie. Bardzo proszę. Zapraszam wszystkich. Ogólnie zajęłyśmy największy stół, bo jak przyszłyśmy, to nikogo tutaj nie było. Ja zawsze mam opory przed czymś takim, bo mam takie, o, może potem przyjdzie jakaś grupa i będziemy im blokować, ale większa jakaś grupa, żebyśmy się przysiadły w ogóle na chillu. Więc nie ma żadnych grup i tak sobie tutaj siedzimy. Dobra, zrobię listę i będę miała z głowy. Trzymajcie kciuki. Dobrze powiedziałam. Jak ty to powiedziałaś? Jestem influencerką. Wiadomo, że dostaję kupę hejtu. Wyskoczyłam przy okazji do sklepu Teddy, dlatego że tutaj, zobaczcie, jest największy dział z rzeczami urodzinowymi ze wszystkich sklepów, jakie znam. No i właśnie jutro nasz kumpel ma 40 urodziny, idziemy na imprezę, chociaż nie wiem, czy liczba mnoga, czy pojedyncza, bo Piotr cały czas jest mocno chory, także zobaczymy. Ale właśnie wybieram taki zestaw 40-kowy. Kupiłam już taką koronę. Kupiłam takie piękne, zobaczcie, korale. No i właśnie jeszcze szukam, co by tu dorzucić. To wszystko mam w tej siateczce. To jest taki, wiecie, dodatkowy drobiazg, po prostu ode mnie, żeby było śmiesznie. Wiecie, że ja lubię zawsze zahachmęcić, żeby poza wspólnym prezentem, który robimy, właśnie znaleźć, jakby znaleźć i dać coś takiego zarąbistego. O, czy to są cukierki? To chyba trzeba wypełnić. To jest zarąbiste, tylko że idziemy do takiej eleganckiej knajpy, więc nie wiem, czy to dobry pomysł. Subway wleciał po pracy, miałyśmy obie mega ochotę i ja zamówiłam z tuńczykiem, mamy ten tuńczykowy, jest totalnie najlepszy. Czasami wydaje, że mam lekką fobię społeczną, dlatego że tu obok siedzi taka pani. Ma strasznie, strasznie głośno i energetycznie o czymś opowiada. Przeżywa. No. I ona jest taka bardzo atencyjna i mnie tacy ludzie tak wysysają z energii. Po prostu po kilku minutach słuchanie jej, ja już chcę być po prostu w domu w ciszy. Tak, a wyobraź sobie, że to jest twarz chyba. Zwolniłabym się bardzo szybko. Prawda? Nie dałabym rady. Ja też nie. Ja taka nie jestem? Nie. Serio? Ty jesz po cichu buła z tuńczykiem. Mega. To ci mam? I bułka musi być miodowa. Do tuńczyka. W ogóle nie ma lepszego połączenia. No tu jest trochę. Może się doświetlę. O, jaka różnica. Tu mamy ogólnie domowy szpital. Więc zaczęło mnie dzisiaj rano minimalnie drapać w gardle i kilka razy nawet kaszlałam. Więc, kochani, przypominam o moim specyfiku, znaczy moim. To jest znany specyfik, którego działanie dobroczynne, antyprzeziębieniowe, antychorobowe, antywirusowe jest udowodnione naukowo
I wielu lekarzy wam to może też polecić, wiecie, oczywiście takich uczciwych i świadomych lekarzy. Okej, resztę jakby przemilczmy. I tutaj mamy ciepłą wodę, ja sobie zaraz czekajcie, doleję, o mam tutaj nawet pod ręką, doleję sobie zimnej. Do tego mam łyżeczkę kurkumy i szczyptę pieprzu. Dlaczego pieprz? Dlatego, że on jest potrzebny, żeby kurkumina mogła zadziałać w naszym organizmie i co ciekawe, mam wrażenie, że wam już o tym mówiłam, więc jeżeli się powtarzam, to sorry, ale nie wiem, może jednak tak nie było, więc powtórzę, może ktoś nie słyszał, że właśnie kurkumina zawarta w tej zwykłej przyprawie ma aktywne działanie w naszym, działa aktywnie w naszym organizmie, natomiast suplementy ze sproszkowaną kurkuminą nie mają tak dobrych właściwości. To jest bardzo dobra wiadomość, bo to jest dużo tańsze, dostępne i takie proste, więc można też sobie zrobić złote mleko i dodać też trochę imbiru, miodu, ale dla mnie smak i złotego mleka i tego naparu zdrowotnego, którego opis wam też zostawię pod filmem, o, żeby to było takie łatwe do znalezienia i utrwalone. Oba te napoje są ohydne dla mnie, więc zatykam nos i pijemy. Fuj. I jeszcze jedną taką szklankę wypiję przed snem. Dla mojego zdrowia i dobrego samopoczucia jestem w stanie dużo poświęcić, naprawdę. A może jest tutaj ktoś, kto lubi ten smak kurkumy. Nie mam żadnych zębów, nie. A właśnie, kurkuma bardzo barwi, więc jak nosicie aparat nakładkowy, na przykład Invisalign albo jakiś inny, to też warto go zdjąć i potem umyć zęby po wypiciu tego, bo bardzo szybko się barwi, nie? Właśnie na żółto. Jakieś 2 lata temu Piotrek zrobił mini metamorfozę kuchni, która była po prostu okropna, przez to, że miała takie brzydko żółtawo-pomarańczowe meble i pomarańczową podłogę. No i ta metamorfoza polegała na tym, że właśnie te drewniane meble zostały przemalowane, no i podłoga również została przemalowana i przez ten czas już kilka razy ten kolor był nakładany ponownie, bo niestety, ale o, tutaj nawet widać. Malowanie podłogi ma taki minus, że bardzo łatwo ta farba się właśnie zdrapuje i to w takich, wiecie, miejscach, gdzie na przykład o, odsuwamy krzesło albo gotujemy i tam dużo tuptamy. Więc tak, no i teraz w tym roku jest plan na pełną metamorfozę całej tej kuchni. No i Piotrek wymyślił bardzo fajny projekt, ale nie będę na razie mówić, jak dokładnie to wszystko ma być tutaj zmienione, bo w trakcie robienia realnego projektu no pewne rzeczy mogą się zmienić, więc po prostu zaglądajcie do mnie czasem, żeby w przyszłości zobaczyć co i jak. Już z jedną firmą rozmawialiśmy, no i czekamy na projekt i wycenę, więc zobaczymy. Na chwilę obecną ta kuchnia wygląda właśnie tak. Jest bardzo przestronna, funkcjonalna, no ale też jest stara, nie? Więc jakby ma pewne minusy. Dzisiaj piąteczek, więc do czarnej kawki, którą sobie zrobiłam taką malutką. Tak wiecie, miałam chyba na małą czarną, ale nie espresso. Robię sobie cheeta w postaci Kinder Duo, nie wiem czy znacie te ciasteczka, ale właśnie kupiłam je w Teddym. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest takie pyszne, pewnie zjem ze 3, nie? Chociaż powinno się parzyć, ale 4 to za dużo. Może 2? No nie wiem, ale naprawdę to jest pyszne. Czy lubicie na sklep Teddy, ale ja bardzo go nie lubię. Jedyne, co w nim jest fajnego, to właśnie ten duży dział z rzeczami urodzinowymi, no bo wybór jest bardzo duży i są właśnie takie fajne te rzeczy. Nie są jakieś takie, no nie wiem, powtarzalne, tylko właśnie dość unikatowe. A poza tym to jest taki sklep, w którym na przykład jakbym miała nagrać przegląd, nie chciałabym, dlatego że chyba żebym z góry wiedziała co, gdzie leży, co mam do nagrania, ale liczba tych rzeczy, które są na miejscu mnie tak przytłacza. Ten sklep jest taki
zagracony, tam po prostu tam jest mydło, powidło i to wszystko jest takie w takim nieładzie, bo jak na przykład pójdziesz do Pepco, do Dillsa, do Action, to te rzeczy są super posegregowane, fajnie wyeksponowane i ja lubię sobie po nich chodzić i właśnie wybierać różne. Nie mogę, no sorry. W każdym razie nie lubię za bardzo Tadiego, ale to, że był tam Pinder Duo, to u mnie zapunktowali.